Jest mi bardzo miło uczestniczyć w tym dzisiejszym spotkaniu. Postaram się mówić wolno i wyraźnie. Pomyślałam, że ponieważ przyłączyłam się do grona akademickiego Uniwersytetu Śląskiego niedawno, ta dzisiejsza prelekcja, tak jak pani profesor Śleberska już wspomniała, będzie poświęcona przekrojowi mojej dotychczasowej pracy naukowej, aby państwo mogli się ze mną trochę zapoznać. Wobec tego zamierzam przedstawić mój ogólny program badań, potem omówić w większych szczegółach pytania, na które dotychczas próbowałam opowiedzieć w moich badaniach, a następnie omówić teraźniejsze projekty badawcze oraz to, jak one prowadzą do długoterminowych planów tutaj. A przy okazji omawiania ścieżek do rozregulowanego odżywiania przedstawię również moją ścieżkę zawodową i geograficzną, ponieważ w Stanach trening i zawód psychologa klinicznego jest najczęściej związany z kilkoma różnymi placówkami i przeprowadzkami. Więc zacznijmy od początku. Dlaczego w ogóle skupiłam się na odżywianiu? Otóż przez ostatnie 20 lat mieszkałam w kraju, w którym większość populacji ma nadmiar wagi. Ostatnie szacunki wskazują, że 38% Amerykanów ma otyłość, a kolejne 35% ma nadwagę. Czyli otyłość, czyli wskaźnik masy ciała powyżej 30, a przez nadwagę mam na myśli wskaźnik masy ciała pomiędzy 25 a 30. A więc sumując, ponad 70% Amerykanów ma wagę ponad tą, którą środowiska lekarskie i naukowe uznają za zdrową. I okazuje się, że w Polsce sytuacja nie odbiega tak daleko od rzeczywistości amerykańskiej. 68% mężczyzn i 53% kobiet ma nadwagę lub otyłość. Więc tak jak widać na tym schemacie z lewej strony tej grafice, podobnie jak w Stanach, ponad połowa populacji ma wagę większą niż to, co jest zalecane przez środowiska lekarskie. Warto też powiedzieć, że dopiero od niedawna zbliżyliśmy się do warunków amerykańskich. Z ogólnym 14-procentowym wzrostem w nieprawidłowej wadze Polaków w ciągu ostatnich 10 lat i szacuje się, że w 2025 roku, czyli w ciągu najbliższych 4 lat, wzrośnie to jeszcze następne 7%. Oczywiście nadmierna waga sama w sobie nie jest niczym złym. Natomiast często, nie zawsze, jest ona oznaką, taką widoczną gołym okiem, pogorszonego stanu zdrowia. Bycie otyłym często wiąże się z podwyższonym ryzykiem chorób sercowych, nadciśnienia, podwyższonego cholesterolu LDL, czyli tego złego cholesterolu, jak również podwyższonym ryzykiem cukrzycy typu drugiego. A wskutek tych dolegliwości otyłość jest również powiązana z przedwczesną śmiercią. Biorąc pod uwagę moment w historii, w którym się znajdujemy, warto też wspomnieć tutaj, że duża ilość badań powiązała otyłość z podwyższonym ryzykiem cięższej choroby i śmierci z powodu COVID-19. I nie mówię tego po to, żeby powiedzieć, że wreszcie dogadujemy Amerykę, albo że jest tak źle, że jest beznadziejnie, tylko po to, żeby podkreślić, że otyłość, nadwaga i choroby z nimi związane są realnym problemem zdrowia publicznego. Na pewno sobie państwo zdajecie z tego sprawę. A jednak nie mamy na ten problem skutecznych interwencji i rozwiązań. A więc na najbardziej podstawowym poziomie otyłość jest skutkiem dodatniego bilansu energetycznego, czyli konsumowanie większej ilości energii niż się zużywa. Oczywiście wielu ludzi rozpoznaje i rozumie, że przyczyny, dla których ten bilans energetyczny utrzymuje się, są złożone i że ogromną rolę odgrywają czynniki genetyczne, biologiczne i środowiskowe, które wchodzą w interakcje z czynnikami psychologicznymi. Dlatego właśnie mówienie ludziom, że powinni jeść mniej i więcej ćwiczyć, zwykle nie przynosi skutków. Wręcz przeciwnie, często nas to irytuje. A nawet jeśli ludzie stosują się do tych oczywistych zaleceń, to w większości przypadków nie jest to długoterminowo skuteczne. Z tego właśnie powodu ważnym jest, abyśmy rozpoznali powody, dla których bilans energetyczny jest dla większości z nas dodatni. Odnosząc się do tej grafiki, w mojej pracy naukowej z oczywistych powodów koncentruję się po stronie, po której jest pizza. A tak naprawdę ze względu na to, że jak ogromne ma to znaczenie dla zdrowia publicznego, ja poświęciłam się faktycznie tej prawej stronie obrazka i staram się lepiej zrozumieć, jakie czynniki psychologiczne wpływają na to,
Jak jemy, co jemy i dlaczego często jemy za dużo. I zanim przejdę dalej, chcę jeszcze raz podkreślić, że ten bilans energetyczny to jest bardzo uproszczony rachunek kaloryczny, bardzo uproszczony obrazek. I że tak naprawdę sytuacja jest dużo bardziej skomplikowana i do tego bilansu i postrzeganie otyłości tylko z tej perspektywy może przyczyniać się do postrzegania otyłości jako słabości lub braku silnej woli. Ja uważam, że takie podejście jest błędne i w mojej pracy skupiam się na predyspozycjach, stanach emocjonalnych i uwarunkowaniach środowiskowych, aby pokazać złożoność tego zjawiska. A ponieważ okazuje się, że mamy wiele słów na podobne konstrukty, ten zbiór różnych zachowań żywieniowych, które mogą prowadzić do nadmiernej wagi, nazywamy rozregulowanym odżywianiem. Czy jest to dokładna kalka językowa z angielskiego dysregulated eating. Ale to bardziej komprehensywne podejście pozwala nam skupić się nie tylko na psychopatologii, czy na przykład na tylko na zaburzeniach odżywiania, ale również, a może przede wszystkim na predyspozycjach i stanach emocjonalnych, które są u źródła zachowań żywieniowych. A pogłębienie wiedzy na temat procesów psychologicznych, które przyczyniają się do rozwoju zachowań żywieniowych, będzie prowadziło do bardziej skutecznych, bardziej spersonalizowanych psychoterapii i przez to, miejmy nadzieję, do polepszonego stanu zdrowia. Dlatego w moim programie badań skupiam się na identyfikacji tych psychologicznych czynników, a docelowo mechanizmów, które mogą oddziaływać na zachowanie zdrowotne, a w szczególności zaś na rozregulowane odżywianie. I oczywiście długoterminowy cel to bardziej skuteczne interwencje psychologiczne i zdrowotne. A więc w dzisiejszym wykładzie moją dotychczasową pracę podzieliłam na 4 obszary pytań badawczych. Dla każdego z tych obszarów postaram się omówić jedno do dwóch ze swoich badań, które ukształtowały moje podejście do tej tematyki. Nie będzie to wyczerpujące przedstawienie mojej pracy, ale będzie reprezentowało najważniejsze nurty. Więc moje pierwsze ogólne zainteresowanie naukowe skupiło się na badaniu stosunku impulsywności do rozregulowanego odżywiania. A wzięło się to stąd, że w tym okresie pracowałam klinicznie w zespole terapii dialektyczno-behawioralnej w klinice University of Georgia. I w tym okresie duża część mojej pracy klinicznej skupiona była na identyfikowaniu lub zmienianiu zachowań uważanych za impulsywne, takich jak utrata kontroli nad jedzeniem, nadużywanie alkoholu czy ryzykowne zachowania seksualne u moich pacjentów. I jako młody naukowiec i terapeuta poczułam silny impuls, aby studiować impulsywność. A, to nie było zdjęcie. Więc czym jest impulsywność? Impulsywność w szerokim pojęciu to skrzyżowanie procesów motywacyjnych i emocjonalnych. Nie jest to jednolite zjawisko. Jest uważana za konstelację impulsywnych cech i zachowań, które są powiązane z wieloma zaburzeniami psychiatrycznymi, takimi jak właśnie zaburzenia osobowości borderline, zespół nadmiernego objadania się i zespół uzależnień. Niektóre konstrukty przypisywane szeroko pojętej impulsywności są ze sobą blisko powiązane, a inne są dość odrębne. Obecnie identyfikuje się 3 obszary impulsywności. Zauważam, że ostatnio, być może zawsze tak było, że w Polsce przyjęło się używać dużo zapożyczeń z języka angielskiego, więc tutaj pozwoliłam sobie zostawić te anglojęzyczne nazwy. Tak więc wielu naukowców identyfikuje 3 obszary impulsywności. Personality based, która opiera się na teorii osobowości 5-factor model i reprezentuje impulsywne cechy osobowości. Impulsive decision making, czyli impulsywność oparta na trudnościach z odraczaniem nagrody, a także response inhibition, czyli taka impulsywność niemalże motoryczna, polegająca na trudnościach w zahamowaniu lub stłoczeniu pewnej reakcji. Każda z tych impulsywności posiada swoją własną trafność prognostyczną. A w moich badaniach skupiłam się przede wszystkim na personality-based impulsivity i impulsive decision making. Więc
w badaniach tych impulsywnych cech osobowości używałam modelu APS. I te literki UPPS odpowiadają różnym czynnikom, które składają się na ten rodzaj impulsywności. U to urgency, czyli tendencja do tego, aby działać pochopnie pod wpływem negatywnych emocji. Jedno z P to premeditation, czyli albo brak premeditation, czyli tendencja do reagowania bez namysłu. Drugie P to perseverance, czyli nieumiejętność dokończenia zadań w obliczu nudy lub dystrakcji. Taki brak wytrwałości w zadaniach. A literka S to sensation seeking, czyli poszukiwanie nowych i ekscytujących doświadczeń. I te impulsywne cechy osobowości, a w szczególności tendencja do pochopnych działań w obliczu negatywnych emocji, zwiększają ryzyko uzależnień oraz kompulsywnego jedzenia. Natomiast niewiele było wiadomo na temat związku impulsywnych cech osobowości z rozregulowanym odżywianiem oraz z masą ciała. Wobec tego kilka lat temu podjęliśmy się zbadania, czy istnieje związek pomiędzy impulsywnymi cechami a rozregulowanym odżywianiem i zdrowiem, w tym wypadku mierzonym masą ciała. W tym badaniu rozregulowane odżywianie zoperacjonalizowaliśmy, prawie się udało, jako uzależnienie od jedzenia. Uzależnienie od jedzenia to konstrukt badawczy, na który składają się symptomy analogiczne do tych, których używamy w DSM-ie do diagnozy uzależnień. Takie jak jedzenie więcej lub przez dłuższy czas niż się planowało, doświadczanie problemów społecznych z powodu problemów z jedzeniem, czy też odczuwanie intensywnego pragnienia zjedzenia pewnych pokarmów, kiedy nie są one dostępne. I warto zauważyć, że pytania oceniające uzależnienie od jedzenia odnoszą się do produktów żywieniowych, które są albo wysoce przetworzone, zawierają duże ilości cukru lub tłuszczu i są tak zwanymi pokarmami szybkimi, wygodnymi. Więc w tym badaniu zrekrutowaliśmy 233 studentów, w większości kobiety. I w naszych hipotezach założyliśmy, że wyższy poziom impulsywności będzie związany z większą ilością symptomów uzależnienia od jedzenia oraz że liczba symptomów uzależnienia od jedzenia będzie dodatnio związana z masą ciała. Wyniki pokazały, że z tych czterech impulsywnych cech osobowości APS tylko tendencje do pochopnych akcji pod wpływem negatywnych emocji oraz wytrwałość były związane z uzależnieniem od jedzenia. W teście mediacji przy użyciu metody bootstrapping wyniki pokazały, że związek pomiędzy tendencją do pochopnych działań pod wpływem negatywnych emocji nie był bezpośrednio związany z masą ciała, ale był z nią związany pośrednio poprzez symptomy uzależnienia od jedzenia. Podobnie wytrwałość nie była bezpośrednio związana z masą ciała, ale była z nią związana pośrednio poprzez symptomy uzależnienia od jedzenia. Badanie to pokazuje, że nasze predyspozycje na poziomie osobowości wpływają na nasze zachowania zdrowotne, jak i na nasze zdrowie w postaci masy ciała. A drugi typ impulsywności, którym się zajmuje, to impulsywne podejmowanie decyzji. I żeby wytłumaczyć, co to znaczy, najłatwiej pokazać zdjęcie dziecka, które musi na coś poczekać. Więc to jest ten słynny eksperyment Waltera Michel z piankami, w którym przedszkolakom dano wybór. Mogą albo zjeść jedną piankę teraz, albo zaczekać 15 minut i dostać dwie pianki. I każdy, kto zna czterolatka, wie, że 15 minut, podczas których muszą na coś czekać, to dla nich wieczność. Oryginalne wyniki tego eksperymentu pokazały bardzo silne zależności pomiędzy umiejętnością czekania na nagrody w postaci pianki, a osiągnięciami w szkole, czy też zdrowiem emocjonalnym lata później. Oczywiście teraz po badaniach replikacyjnych wiemy, że ponad połowa tego efektu tak naprawdę miała do czynienia ze statusem socjoekonomicznym rodziców, czyli zarobkami, wykształceniem rodziców. Niemniej jednak umiejętność odroczenia przyjemności czy nagrody, nazywana technicznie dyskontowaniem w czasie albo delayed discounting, albo delayed reward discounting, w próbach u osób dorosłych
kiedy kontrolujemy o te czynniki socjoekonomiczne, nadal jest predyktorem problemów związanych z używaniem alkoholu i innych substancji. Czyli osoby, które mają problemy z odraczeniem nagrody w tych zasadach dyskontowania, mają również tendencję do wybierania krótkoterminowych przyjemności ponad ich potencjalnymi negatywnymi konsekwencjami w późniejszym czasie. Więc łatwo zauważyć, jak ten konstrukt dyskontowania w czasie może być użyteczny w rozumieniu psychologicznych procesów związanych z otyłością i zdrowiem. Bo codziennie stajemy w obliczu wyborów zdrowotnych. Czy pójść pobiegać, czy pospać pół godzinki więcej. Czy zjeść pączka, czy zjeść banana. I badania pokazują na przykład, że otyłe kobiety dyskontują przyszłość bardziej niż kobiety o zdrowej wadze. Ale niewiele wiadomo na temat tego, jak dyskontowanie jest związane z nawykami żywieniowymi, które mogą przyczynić się do otyłości, czyli jak jest związane z rozregulowanym odżywianiem. I kiedy pracowałam nad badaniami skuteczności interwencji klinicznej u osób z uzależnieniem od alkoholu, jako terapeuta i superwizor kliniczny, zbadałam rolę dyskontowania w objadaniu się u osób, którzy uważali swoje spożycie alkoholu za problematyczne. I w tym badaniu zoperacjonalizowaliśmy rozregulowane odżywianie jako objadanie się oraz symptomy zaburzeń odżywiania, szczególnie kognitywne. Objadanie się to konsumowanie obiektywnie dużej ilości jedzenia z poczuciem utraty kontroli. Czyli jeżeli ktoś patrzy na nas z zewnątrz, patrzy na ilość, jaką zjadamy w tym momencie, to dla innego człowieka wydawałoby się to dużą ilością jedzenia, ale kluczem jest również to poczucie utraty kontroli nad tym, ile spożywamy, co spożywamy. Symptomy zaburzeń odżywiania. W tym wypadku mierzyliśmy kognitywne symptomy zaburzeń odżywiania, które polegają na nadmiernym przejmowaniu się kształtem swojego ciała, masą swojego ciała, jedzeniem oraz na powściągliwości dietetycznej. W próbie 108 kobiet i mężczyzn, którzy zgłosili się na interwencję z powodu zbyt dużego spożywania alkoholu, wyniki pokazały, że podczas gdy urgency, czyli ta tendencja do pochopnych działań pod wpływem negatywnych emocji, jest związana z objadaniem się, spożyciem alkoholu i symptomami zaburzeń odżywiania się, tak dyskontowanie nie było związane z objadaniem się ani spożyciem alkoholu. Ale co ciekawe, niższa impulsywność w podejmowaniu decyzji, czyli niższe dyskontowanie, było związane z większym przejmowaniem się kształtem i masą ciała oraz powściągliwością dietetyczną. Więc pomimo tego, że wyniki były w pewnym stopniu rozbieżne z hipotezami, wskazało na interesujący problem zbyt dużej samokontroli i sposobu, na jaki to może być problematyczne. I do czasu opublikowania tego artykułu ukazały się badania w próbach klinicznych pokazujących mniejszą impulsywność decyzyjną u osób z diagnozą anoreksji nerwosy, potwierdzając hipotezę, że zbyt duża samokontrola może również związać się z patologicznymi zachowaniami. I w 2018 roku opublikowałam przegląd użycia indeksów ekonomii behawioralnej w otyłości i zaburzeniach odżywiania i wyciągnęłam podobne konkluzje, że potrzebujemy więcej badań, aby zrozumieć rolę dyskontowania w rozregulowanym odżywianiu. Rzeczywiście wyższe dyskontowanie jest związane z otyłością, szczególnie u kobiet, było to mniej badane u mężczyzn, i niższe dyskontowanie jest związane z anoreksją, natomiast dyskontowanie w kontekście rozregulowanego odżywiania po prostu nie było badane do dużego stopnia. Ale przecież oprócz osobowości, impulsywności są też inne czynniki, które musimy wziąć pod uwagę. Na przykład to, że codziennie spotykają nas wydarzenia, doświadczenia, które wywołują w nas emocje. I jeżeli zgooglujemy na przykład jedzenie pod wpływem emocji albo emotional eating, to rezultaty pokazują nam wiele artykułów popularno-naukowych oraz poradników na temat radzenia sobie z jedzeniem pod wpływem emocji. Natomiast co tak naprawdę wiemy o emocjonalnym jedzeniu lub jedzeniu pod wpływem emocji?
Więc to mnie zaprowadziło do mojego drugiego pytania. Co wiemy o jedzeniu pod wpływem emocji, a rozregulowanym odżywianiu? I pomimo ogólnego przekonania, że stres i negatywne emocje prowadzą do nadkonsumpcji, wyniki badań są zróżnicowane. Na pewno istnieje grupa osób, które jedzą pod wpływem negatywnych emocji, grupa osób z pewnymi uwarunkowaniami, ale nie dotyka to nas wszystkich. Laboratoryjne badania, w których używane są indukcje emocjonalne lub indukcje stresu, pokazują, że negatywne emocje często nie wiążą się z większą konsumpcją, a nawet mogą prowadzić do niższej konsumpcji. Więc w mojej pracy doktorskiej zrekrutowałam próbę osób bez zaburzeń odżywiania i podałam jej indukcji stanu emocjonalnego oraz ekspozycji na bodźce środowiskowe. Uczestnicy byli losowo dobrani do jednej z czterech eksperymentalnych grup. W pierwszej grupie uczestnicy doświadczali neutralnego stanu emocjonalnego i neutralnych bodźców, w tym wypadku artykułów papierniczych. W drugiej grupie doświadczali negatywnego stanu emocjonalnego i nadal neutralnych bodźców. W trzeciej grupie doświadczali neutralnego stanu emocjonalnego i ekspozycji na bodźce żywieniowe. W tym wypadku był to szeroki asortyment wysokokalorycznych snacków. I w czwartej grupie doświadczali negatywnego stanu emocjonalnego i ekspozycji na bodźce żywieniowe. I wyniki pokazały, że negatywny stan emocjonalny nie wpłynął na pragnienie jedzenia, ani nie spotęgował pragnienia jedzenia w obliczu bodźców żywieniowych. Ani kiedy uczestnicy oceniali swoje pragnienie jedzenia subiektywnie, w tym wypadku używając Visual Analog Scales, ani kiedy oceniali swoją motywację indeksem ekonomii behawioralnej, czyli ile pieniędzy byliby gotowi wydać na snaki. Czyli w warunkach eksperymentalnych osoby bez predyspozycji do rozregulowanego odżywiania nie miały tendencji do jedzenia w odpowiedzi na negatywny stan emocjonalny. I badanie te kontynuowałam na moim postdoctoral fellowship na Uniformed Services University i Narodowych Instytutach Zdrowia, tym razem na próbie osób młodych. I w tej próbie zoperacjonalizowaliśmy rozregulowane odżywianie jako utratę kontroli nad jedzeniem oraz jedzenie pod wpływem emocji. Więc co to jest utrata kontroli nad jedzeniem? Otóż u osób młodych ze względu na procesy dojrzewania, szczególnie właśnie tej grupie wiekowej 12 do 17 lat, trudno określić jest obiektywnie duże porcje jedzenia. Bo jeżeli ktoś kiedyś widział nastolatka, kiedy przechodzi przez taki okres szybkiego rośnięcia, rzeczywiście oni potrafią bardzo dużo skonsumować. Więc jest to troszkę inny proces niż tak jakbyśmy określili objadanie się w grupie osób dorosłych. Wobec tego zazwyczaj mierzymy utratę kontroli nad jedzeniem bez względu na wielkość porcji. I badania wskazują, że to właśnie ten element utraty kontroli bez względu na wielkość jest predyktorem podwyższonej masy ciała u osób młodych. A jedzenie pod wpływem emocji to, tak jak już rozmawialiśmy, jedzenie w odpowiedzi na negatywne emocje. Jedzenie pod wpływem emocji nie było szeroko badane w próbach osób młodych, ale wyniki dwóch badań wskazują, że jest ono związane z objadaniem się oraz z kognitywnymi symptomami zaburzeń odżywania u młodzieży. Natomiast wyniki wiążące jedzenie pod wpływem emocji z masą ciała są niejednoznaczne, czyli jedno badanie faktycznie znalazło taki związek, a inne nie. I wszystkie badania przeprowadzone u osób młodych były przekrojowe. I również był przynajmniej brak badań pokazujących związek pomiędzy jedzeniem pod wpływem emocji a składem ciała, czyli proporcją tkanki tłuszczowej w ciele. Więc ponieważ do tego brak, zrobiliśmy to w grupie osób młodych, czyli zrekrutowaliśmy młodzież w przedziale wiekowym od 12 do 17 lat,
I było to badanie podłużne, w którym zrekrutowaliśmy 189 młodych osób w pierwszym pomiarze, z których 156 powróciło rok później na pomiar podobny. Pomiar uwzględniał ważenie i pomiar wzrostu, aby ustalić procentowy wskaźnik masy ciała. Pomiar proporcji masy tłuszczowej, używając BOTPOD, czyli maszyny wykorzystującej pletozmografię wypieranego powietrza, aby określić skład ciała. Wywiad kliniczny, w którym ustalaliśmy, czy dziecko doświadcza utraty kontroli nad jedzeniem oraz kognitywnych symptomów zaburzeń odżywiania. Oraz ankietę, w której dzieci odpowiadają na pytania na temat jedzenia emocjonalnego. Na podstawie tego określiliśmy emocjonalne jedzenie. I chcieliśmy dowiedzieć się, czy jedzenie w odpowiedzi na stan emocjonalny prowadzi do pogorszenia symptomów kognitywnych zaburzeń odżywiania oraz czy prowadzi do wzrostu masy ciała i proporcji masy tłuszczowej rok później. Okazało się, że u młodzieży jedzenie pod wpływem emocji nie było związane z pogorszeniem symptomów zaburzeń odżywiania rok później, ani z zwiększeniem masy ciała rok później, ani ze zwiększeniem proporcji masy tłuszczowej. Natomiast wyniki pokazały, że jedzenie pod wpływem emocji jest związane z pogorszeniem się kognitywnych symptomów zaburzeń odżywiania, ale tylko w grupie młodzieży z utratą kontroli nad jedzeniem. Tak więc tutaj mamy wykres na osi Y. Mamy poziom symptomów kognitywnych zaburzeń odżywiania w tym drugim pomiarze. Na osi X mamy poziom jedzenia w odpowiedzi na emocje w pomiarze pierwszym. A linie reprezentują te dwie grupy, czyli szara linia to grupa osób, które doświadczały utraty kontroli nad jedzeniem w pomiarze pierwszym, a grupa linia czarna to osoby, które nie doświadczały utraty kontroli nad jedzeniem w pomiarze pierwszym. I rzeczywiście te symptomy kognitywne symptomy zaburzeń odżywiania wzrosły bardziej w tej drugiej grupie, czyli w grupie osób, która doświadczała utraty kontroli nad jedzeniem. Wyniki również pokazały, że jedzenie pod wpływem emocji jest związane ze wzrostem masy ciała, ale tylko u młodzieży z utratą kontroli nad jedzeniem. I w tym wypadku, jak widzimy, to tak jak przypomnę, że ta szara linia to są właśnie te osoby, którymi jesteśmy bardziej zainteresowani, czyli ta grupa z utratą kontroli nad jedzeniem. Ta czarna linia widać schodzi w dół, natomiast ten wynik nie jest statystycznie znaczący, czyli pomimo tego, że osoby, które nie doświadczały utraty jedzenia, u tych osób emocjonalne jedzenie było związane z niższą masą ciała, to nie były to wyniki znaczące statystycznie. Natomiast jeśli chodzi o proporcje tkanki tłuszczowej, były one znaczące statystycznie, czyli u osób, które doświadczały utraty kontroli nad jedzeniem, emocjonalne jedzenie albo jedzenie w odpowiedzi na negatywne emocje było związane z przyrostem tkanki tłuszczowej poprzez rok, podczas gdy u osób, które nie doświadczały utraty kontroli nad jedzeniem, jedzenie w odpowiedzi na emocje było związane z mniejszym przyrostem tkanki tłuszczowej. I z tych badań wynika, że jedzenie pod wpływem emocji jest problematyczne dla pewnej grupy ludzi. Ludzi, którzy mają już istniejącą wrażliwość na rozregulowane odżywianie. A ponieważ utrata kontroli nad jedzeniem i jedzenie pod wpływem emocji są połączone nie tylko ze zdrowiem fizycznym, ale i psychicznym u osób młodych, jest to kwestia szeroko pojętego zdrowia publicznego.
I ta ścieżka zainteresowań emocjami, rozregulowanym odżywianiem i zdrowiem naturalnie zaprowadziła mnie do trzeciego obszaru badawczego, a mianowicie związku traumy z tymi zjawiskami. I przez ostatnie kilka lat miałam przyjemność pracować jako profesor kliniczny w Szkole Medycznej Uniwersytetu Emory, gdzie zajmowałam się m.in. leczeniem zespołu stresu pourazowego, czyli PTSD, u weteranów amerykańskich sił zbrojnych, jak i u pacjentów cywilnych. Mieliśmy wspaniały dwutygodniowy program specjalizujący się w leczeniu PTSD, stanów lękowych, depresji, używając popartych dowodami terapii kognitywno-behawioralnych w modelu intensywnego programu dziennego. I jako część komprehensywnej opieki wykonywaliśmy również badania zdrowotne i mieliśmy program suplementalny zajmujący się poprawą zachowań zdrowotnych, którego byłam kierownikiem. Podczas mojej pracy z weteranami stało się dla mnie jasne, że zdrowie fizyczne powinno być badane wraz ze zdrowiem emocjonalnym, ponieważ są one połączone procesami immunologicznymi i endokrynologicznymi. Na przykład w przypadku PTSD wiemy, że jest to diagnoza związana z gorszym stanem zdrowia, z większą częstotliwością otyłości oraz z przedwczesną śmiercią. Więc badanie psychologicznych czynników związanych z odżywianiem w stosunku do stanu zdrowotnego i w obliczu diagnozy PTSD albo w obliczu doświadczenia traumy w przeszłości stało się dla mnie priorytetem. I to prowadzi do moich teraźniejszych projektów. Choć są projekt, który ukazał się dwa lata temu. Więc moja teraźniejsza praca jest mocno skupiona na skrzyżowaniu zdrowia i w miarę możliwości mierzonego obiektywnymi biologicznymi wskaźnikami oraz procesów psychologicznych związanych z odżywianiem u osób, które doświadczyły traumy. Więc w tym badaniu, w próbie kobiet zdiagnozowanych cukrzycą typu drugiego, zbadałam związek pomiędzy traumą z dzieciństwa, uzależnieniem od jedzenia, a insulinoodpornością. Próba pochodziła ze szpitala w centrum Atlanty, który jest utrzymywany przez fundusze publiczne, a to oznacza, że większość pacjentów pochodzi z biedniejszych rodzin i dzielnic i ma większe ryzyko narażenia na traumatyczne wydarzenia. I spodziewaliśmy się, że stopień traumy z dzieciństwa będzie dodatnio związany z symptomami uzależnienia od jedzenia oraz, że i stopień traumy z dzieciństwa i uzależnienie od jedzenia będą dodatnio związane z insulinoodpornością. I faktycznie wyniki pokazały, że osoby z uzależnieniem od jedzenia podają większy stopień traumy z dzieciństwa i to jest ten graf po lewej stronie. Więc na osi Y mamy wyniki z kwestionariusza, który pytał o traumatyczne wydarzenia w dzieciństwie, a na osi X mamy kategorie. Więc pierwsza kategoria to jest cała próba, środkowa kategoria to osoby, kobiety z uzależnieniem od jedzenia, a ta ostatnia kategoria to kobiety bez uzależnienia od jedzenia. Jak widać, rzeczywiście kobiety z uzależnieniem od jedzenia mają podawały wyższy stopień traumy z dzieciństwa. I podobnie, jeśli chodzi o insulinoodporność, to jest ten graf po stronie prawej. Insulinoodporność była mierzona wskaźnikiem HOMA-IR. Na osi X mamy te same kategorie, czyli jak widać znowu ta środkowa grupa miała dużo wyższą wskaźniki insulinoodporności niż ta grupa po prawej stronie i są to kobiety z uzależnieniem od jedzenia. Natomiast trauma z dzieciństwa, tutaj tego nie pokazuję, ale powiem, nie miała bezpośredniego związku z insulinoodpornością, tutaj to widać. Miała ona pośredni związek z insulinoodpornością poprzez symptomy uzależnienia od jedzenia. Jest to ważne, ponieważ ludzie z cukrzycą typu drugiego, którzy mają podniesioną insulinoodporność, mają też podwyższone ryzyko chorób serca i śmierci. Więc to badanie wskazuje na realne zdrowotne konsekwencje traumy, nawet tak odległej jak tej z dzieciństwa, oraz na jeden z potencjalnych mechanizmów behawioralnych,
przez które doświadczenia traumatyczne oddziałują na zdrowie przez długie lata. I chciałam też szybko zaprezentować pierwsze badanie, które opublikowałam jako członek Uniwersytetu Śląskiego, zresztą we współpracy z panią Justyną Lipką. I w tej próbie miałam kobiety i mężczyzn, weteranów, którzy byli zdiagnozowani, którzy mieli diagnozę PTSD i była ona ustalona przez wywiad kliniczny w naszym programie. To, co ja uważam za najciekawsze w tym badaniu, to to, że nie znaleźliśmy żadnych różnic płciowych w częstotliwości uzależnienia od jedzenia u osób PTSD, a próbę mieliśmy podzieloną prawie na połowę pod względem płci. Więc tak jak widać, mężczyźni i kobiety mieli bardzo podobną częstotliwość uzależnienia od jedzenia w tej próbie. Nie znaleźliśmy również żadnych różnic płciowych w korelatach uzależnienia od jedzenia, na przykład we wskaźniku masy ciała, w symptomach rozregulowanego jedzenia, czy nawet poziomu depresji, czy poziomu PTSD. Czyli osoby z uzależnieniem od jedzenia miały wyższe wskaźniki we wszystkich tych obszarach, niezależnie od płci. Tutaj pokazuję tylko wykres ze wskaźnikiem masy ciała. Więc badanie to wskazuje, że częstotliwość rozregulowanego odżywiania u osób z historią traumy jest wysoka. Jest, tak jak było pokazane na poprzednim slajdzie, około 18%. Oraz, że prawdopodobnie powinniśmy poświęcać więcej uwagi rozregulowanemu odżywianiu u mężczyzn, którzy często byli pomijani w badaniach zaburzeń odżywiania. Jest to szczególnie istotne w tej erze, w której żyjemy, takiej mezji post-covidowej, kiedy spodziewamy się wzrostu symptomów PTSD na skutek doświadczeń traumatycznych podczas ostatniego półtora roku. Jest to również istotne w kontekście Polski, gdzie mężczyźni są otyli częściej niż kobiety, co jest odwrotnie niż na przykład w Stanach, i mężczyźni umierają wcześniej. Natomiast rozumienie czynników emocjonalnych w zdrowiu fizycznym jest imperatywem w kontekście zdrowia publicznego, bo może być to kluczem do bardziej skutecznych i wydajnych interwencji. Jeszcze wspomnę kilka innych projektów, nad którymi obecnie pracuję. Jeden z nich bada zapalenie systemowe u osób z diagnozą PTSD i jak to zapalenie systemowe może funkcjonować inaczej, czy są jakieś różnice w zapaleniu systemowym pomiędzy ludźmi z rozregulowanym odżywianiem i bez rozregulowanego odżywiania. I to są te procesy immunologiczne, które są bardzo ciekawe na tym skrzyżowaniu PTSD i zdrowia, ponieważ osoby z PTSD faktycznie mają wyższe poziomy zapalenia systemowego i to jest jeden z tych proponowanych mechanizmów, który może prowadzić do gorszych zdrowotnych, do pogorszonego zdrowia fizycznego. Subiektywny status społeczny. Więc akurat w tym wykładzie, w tej prelekcji nie mówiłam zbyt wiele o tych czynnikach środowiskowych. Natomiast można o nich faktycznie wiele powiedzieć i jak one wchodzą w interakcję z tymi naszymi wrażliwościami psychologicznymi na to, aby doświadczać rozregulowanego jedzenia. Natomiast jeśli chodzi o środowisko pod względem socjoekonomicznym, to też jest bardzo ciekawy temat. I w Stanach rzeczywiście pokazano, że socjoekonomiczny status jest związany z otyłością, że ludzie, którzy są biedniejsi, są również bardziej, mają większe ryzyko bycia otyłymi. I subiektywny status społeczny to jest taki osobny jakby konstrukt troszkę, który jest niezależny od socjoekonomicznego statusu. Jest to jakby nasze wrażenie tego, jakie mamy miejsce w społeczeństwie, jaki status zajmujemy w społeczeństwie. Jest kilka ciekawych badań w makakach pokazujących, gdzie faktycznie to są bardzo socjalne, są bardzo socjalne zwierzęta i tam rzeczywiście można nawet manipulować ten status społeczny. I manipulacje statusu społecznego wiążą się ze zmianami w zachowaniach żywieniowych. Więc
Wydaje mi się to dosyć ciekawe i to jest następny projekt, nad którym obecnie pracuję. I stronniczość uwagi. Stronniczość uwagi to jeden z tych wskaźników, może być jednym z wskaźników, pokazujących pewne jakby neuronaukowe procesy, które mogą zachodzić, kiedy ludzie podejmują decyzje w sprawach żywienia. A więc obecnie pracuję nad projektem, który jakby patrzy na związki pomiędzy stronniczością uwagi a rozregulowanym odżywianiem u osób z historią traumy. Więc w tym momencie już Państwo zdają sobie sprawę, że jeden rozmiar nie pasuje na wszystkich, że otyłość ma subtypy, rozregulowane odżywianie również. Subtypy charakteryzują się różnymi procesami psychologicznymi i zakładam, że również różnymi procesami zdrowotnymi. Więc ten ostatni obszar badawczy, bo to ostatnie pytanie badawcze, tak naprawdę ma więcej do czynienia z moimi planami, czyli jak skutecznie interweniować. Ponieważ wyniki badań dotychczasowych wskazują, że doświadczenie traumy lub symptomy PTSD przyczyniają się do zachowań żywieniowych i pogorszonego zdrowia, jestem szczególnie zainteresowana na przykład tą grupą osób. Tą grupą osób, którym nakładają się symptomy PTSD i rozregulowane odżywianie. Ale ogólnie, bardziej ogólnie jestem, chciałabym bardziej precyzyjnie identyfikować osoby, które są w podwyższonej grupie ryzyka, jeśli chodzi o pogorszenie zdrowia lub też nadmiar wagi na podstawie psychologicznych i fizjologicznych markerów. Jako psycholog kliniczny oczywiście zawsze chcę zrobić coś, żeby pomóc, więc jestem zainteresowana również testowaniem krótkich interwencji, które uwzględniają indywidualne dla pacjenta czynniki wrażliwości na rozregulowane odżywianie. Czyli interwencje, które są naprawdę takie wycięte na miarę, na podstawie tego, jakie czynniki tej wrażliwości psychologicznej pacjent prezentuje. Przez ostatnie półtora roku odkryliśmy również, że wiele rzeczy możemy robić przez ekran komputera, więc badanie teleinterwencji, takich właśnie krótkich interwencji, ale teleinterwencji może pomóc nam dosięgnąć pewnej grupy osób, które być może najbardziej potrzebują interwencji, a mają do nich najmniej dostępu. I we wszystkich tych badaniach mam nadzieję, że będę w stanie również mierzyć nie tylko poprawę zdrowia psychologicznego, ale również poprawę zdrowia fizycznego, aby pokazać te zależności i aby sprawdzić, czy faktycznie te jakby procesy psychologiczne, na które oddziaływalibyśmy, przekładają się na lepsze zdrowie fizyczne. Dobrze, więc dziękuję bardzo Państwu za uwagę dzisiaj w tej szybkiej podróży po ścieżkach rozregulowanego jedzenia ze mną. I jak to bywa na ścieżkach życia, naukowych, badawczych, podróżujemy z wieloma osobami, których nie wymienię tutaj wszystkich i nie wstawiam zdjęć wszystkich. Natomiast chciałam wziąć minutkę, aby jakby uhonorować kilka osób, które uważam w tej chwili za takich moich przewodników na tej ścieżce. Więc Sara była moim pierwszym mentorem w zakresie zaburzeń odżywiania na University of Georgia, teraz pracuję na George Mason University. James był moim mentorem w zakresie ekonomii behawioralnej i jej zastosowania w uzależnieniach. Teraz pracuję na McMaster University, ale wtedy pracowałam na University of Georgia. Marianne i Jack byli wspaniałymi przewodnikami pod względem psychologii i zdrowia młodzieży. A w ciągu ostatnich kilku lat miałam przyjemność pracować i uczyć się od jednych z najlepszych w zakresie biologii PTSD i leczenia PTSD, Barbara Rothbaum, a także Was, z którymi nadal aktualnie współpracuję na EMORY. Dziękuję bardzo.